Witamy Was po raz kolejny bardzo serdecznie na kanale Korbanek TV. Dzisiaj coś innego, bardzo ciekawy temat. Coraz częściej się pojawiają plantacje słonecznika na naszych polach i w związku z tym mamy coś ciekawego. Witam Ciebie, Janku. Witam. Widzę kolor polarku pod kolor tej maszyny, tego urządzenia. Zbiór słonecznika. To jest taki dosyć trudny, ciekawy i zarazem nowy temat. Z tego co widzę, na polskich polach ten słonecznik w tym roku coraz częściej zaczął się pojawiać. Coraz więcej ludzi gdzieś tam odchodzi trochę od rzepaku. Jako roślinę olistą wybiera właśnie słonecznik. No i ma to zapewne też wpływ i powodem tego są te zawirowania z Ukrainą i tak dalej, skąd ten, że wiadomo, ziarno słonecznika było i oleje eksportowane i w ramach, że tak powiem, zrównoważenia tego rynku pojawiło się tego słonecznika, oj, bardzo dużo, bo szczerze mówiąc, my żeśmy już to zauważyli przy sprzedaży doposażeń siewników punktowych, jeśli chodzi o tarcze i tak dalej, to coraz więcej tych rzeczy sprzedawało się właśnie pod kątem właśnie siania słonecznika. I teraz tak, słonecznik możemy zbierać na wiele sposobów. Przy tych mniejszych areałach robimy to zwykłym headerem zbożowym. Tak, znam osoby, które jak mają małe areały, to sobie zbierają to powoli zwykłym headerem zbożowym. Aczkolwiek taki zbiór jest mało efektywny. Co się dzieje? Mamy kilka problemów. Przede wszystkim problemy są ze stratami, gdyż header zbożowy, można powiedzieć, zaczyna się od razu listwą tnącą. Drugim problemem jest nagarniacz. Motowidła po prostu przy obrocie często zahaczają o kapelusze. No i w tym momencie... Wręcz podejrzewałem, wbijają się. Zdarza się, że się wbijają. Niektórzy rozłączają te motowidła, aczkolwiek jak rozłączy się motowidła, podniesie do góry, no to ten słonecznik nie ma co go popchnąć, żeby wpadł już i na ślimak. Podejrzewam, że są ogromne straty, bo my te kapelusze najzwyczajniej gubimy. Dokładnie. One nam spadają. Drugą opcją, jeżeli chodzi o zbiór, to są osoby, które mają już na przykład przystawki do kukurydzy. To sobie przezbrajają te przystawki do kukurydzy za pomocą takiego systemu przezbrojenia. Tak naprawdę to jest dodatkowy nóż i przeciwnóż, który zakładamy na każdy rząd. Z kolei minusem tego rozwiązania dla osób, które szukają wydajności, jest to, że w tym momencie możemy kosić słonecznik tylko z szerokością taką, jaką zasialiśmy, tak jak zasialiśmy kukurydzę. Czyli mamy przystawkę 75 cm, musimy zasiać słonecznik 75 cm, żeby go zebrać. I w tym momencie tak naprawdę wychodząc naprzeciw profesjonalnemu, że tak powiem, zbiorowi, wydajnemu i zarazem naprawdę takiemu ekonomicznemu, gdzie my nie będziemy tych strat generowali, jest przystawka czy header typowo przeznaczony pod zbiór słonecznika. I rozumiem, że to urządzenie do tego służy. Dokładnie. Co to za marka? Przed nami jest model Heliantus i marki Capello, czyli tak naprawdę producent przystawek do kukurydzy zauważył zapotrzebowanie na rynku, że nie tylko te przezbrojenia, ale że usługodawcy też szukają rozwiązań, które pozwolą szybciej, bardziej niezawodnie oraz generując mniej strat, zebrać słonecznik po prostu. Bo rozumiem, zbiór słonecznika możemy wykonywać rzędowo, jak i bezrzędowo tak naprawdę, nie? Z tego, co przynajmniej tutaj w rejonie naszym, większość ludzi sieje i tak rzędowo. No bo ma siewniki do kukurydzy, ma siewniki do buraków, tak naprawdę. Tak jak zresztą wspomniałem wcześniej, że żeśmy sprzedawali te przezbrojenia, powiedzmy, w postaci odpowiednich tarczy do wysiewu słonecznika, no to tym samym wiadomo, że ten zasiew jest rzędowy, jakby punktowy, czyli precyzyjny, nie? Natomiast sam zbiór, rozumiem, takim adapterem możemy robić stricte rzędowo, ale gdy nam coś nie pasuje tam pod kątem, coś mamy zasiane i tak dalej, ja rozumiem, że możemy jechać po skosie zasianych rzędów i nie ma problemów, nie będziemy generowali żadnych strat. Tak, to tutaj konstrukcja tego urządzenia nam pozwala. Przewidziana jest na zbiór bezrzędowy. Producent zaleca, żeby zasiew był w przedziale od 40 do 75 cm. Tak naprawdę może skupmy się bardziej tutaj na konstrukcji, że wyjaśnimy, dlaczego jest to bezrzędowe? Powiedz o tak, wspomnij nam, czym de facto to się różni od tradycyjnego headeru zbożowego, no którym de facto też możemy pośrednio słonecznik zbierać. Znaczy, jak dobrze się przyjrzysz, to tak naprawdę to są bardzo podobne maszyny z drobnymi niuansami i te niuanse tutaj powodują, że ta maszyna jest dużo lepsza. Są kluczowe jakby dla tej rośliny. Zaczynając może od listwy tnącej, jak tam zobaczymy troszkę dalej,
To jest tak naprawdę listwa schumacherowska, taką jak znajdziemy w większości kombajnów. W tym momencie tutaj żyletki nie są zakładane przemiennie, tylko są zakładane jednostronnie. Czyli tak naprawdę za listwą mamy podłogę standardowo w headerze, no i ślimak. Czyli można powiedzieć główne komponenty headeru. Ale zaczynając od początku, tu mamy dzioby, nie? I teraz zaczynamy od tych najważniejszych różnic. Właśnie. Jeżeli chodzi o dzioby, są to dzioby, które rozstaw i szerokość takiego dzioba to jest około 16,5-17 cm. W tym momencie przedział pomiędzy tymi małymi rządkami, tam które... blisko jest, jak ja sobie patrzyłem, około 23-25 cm. Dokładnie. I w tym momencie, zasiejąc coś na 40 cm, taki słonecznik, w przypadku takiego ustawienia nie mamy problemu, żeby wjechać w niego po skosie, bo w momencie, kiedy mamy tak mały rozstaw, to tak naprawdę słonecznik się podda. Jasne, bo tam jest te parę dziesiąt, te 20 parę centymetrów, spokojnie te źródło tam się przechyli. Nie jest to 50 cm, jakby się przechylał, czy 75, przystawcy do kukurydzy, w zależności jak dziób trafi. Jasna sprawa. I ja rozumiem, że całe kapelusze nam opadają tutaj na te rynny, na te dzioby. Chciałbym, żebyś właśnie zwrócił na to uwagę, że zobacz, jak te łyżki, łódeczki są daleko wysunięte w porównaniu do listwy tnącej. Czyli tak naprawdę ta przystawka już to około tam powiedzmy metra zabezpiecza ci kapelusz, zanim on zostanie ścięty. Czyli przed, że tak powiem, upadkiem na ziemię i wtedy no, nie generujemy tych strat. Rozumiem, tu mamy jakąś taką osłonę, przede wszystkim, żeby nam to gdzieś nie przelatywało, nie fruwało, taka osłona, a pod spodem mamy też specyficzne motowidło, rozumiem. Tak, to jest osłona od nagarniacza, która połączona jest z nagarniaczem. W tym momencie nagarniacz, akurat ta przystawka przeznaczona jest do tukanu, więc nagarniacz jest napędzany hydraulicznie. To też pokażemy. I ten nagarniacz tak naprawdę służy po to, żeby te kapelusze, które zostały na tych łódeczkach, przepchnąć w stronę ślimaka. Przepchnąć ślimaka i zarazem do podajnika ukośnego do komandu. Teraz nie? Możecie się tutaj dziwić, że jakby skrobaki nie są No co właśnie, rząd. Bo ja ci powiem, chciałem się podpytać, czy tu coś brakuje, bo tych otworów mamy dużo, mówię, czy ktoś zapomniał czegoś tutaj domontować? Tak naprawdę ten zgarniacz ma trzy ramiona i na każdym ramieniu jest obsługiwany w innym miejscu skrobak i w tym momencie mamy obsłużony cały jakby całą długość, czyli tutaj w tym przypadku 5-7 metra. Jasna sprawa. Janku, pytanie takie, bo jak w wielu adapterach na pewno mamy różne szerokości. Oczywiście. To jest, tego co wiem, jeden z najmniejszych, że tak powiem. To jest najmniejszy. Najmniejszy. 5-7 metra, wiesz, i tutaj naliczyłem chyba 25, de facto, 25 rzędów byśmy mogli sobie po skosie jakby... Tych małych 25 centymetrów, tak, 23 centymetrów. Czyli do 25 rzędów byśmy mogli tym zabrać. I jakie mamy jeszcze szerokości inne? Teraz przeskoczmy od razu do największego, czyli największy to jest 12 metrów. Czyli tym samym, tak naprawdę przeliczając, byśmy mogli do 50... Czyli podwójne, taka podwójne tak, do 50 rzędów słonecznika moglibyśmy zebrać za jednym przejazdem. Dokładnie. I jeżeli chodzi o pośrednie, to mamy 7,5 metra i około tam 9,4 metra. Okej. Okay. Janku, pytanie. Przejdźmy z drugiej strony, zobaczmy, jak wygląda sytuacja, czy my możemy, że tak powiem, zastosować to do różnych kombajnów, czy kapelle jest na to przygotowane, czy to jest problem, czy to musimy we własnym zakresie robić, powiedz mi, jak to wygląda. Sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli ktoś jest zainteresowany taką przystawką, no to najprostszym sposobem jest zamówić ją od razu z przezbrojeniem. Poddany kombajn, który mamy w gospodarstwie. Wtedy po prostu są pytania, jaki jest to kombajn, jaki rocznik. Czasami niektóre kombajny w danym roczniku miały na przykład dwie różne gardziele, to też trzeba sobie sprawdzić. I my po tym możemy w stanie złożyć takie zamówienie w firmie Capello, żeby pasowało. Przystawka przyjeżdża idealnie, podjeżdżamy, po prostu podczepiamy. I czyli załóżmy, podejrzewam, że to są tak naprawdę trzy rzeczy, czyli tak, odpowiedniego kształtu ramka pod dany kombajn. Tak jest. To jest. Czyli to jest tutaj jedno. Mamy tą ramkę, jak widać ona też jest na śrubunkach, więc ona jest wymienna. Na śrubunkach. Nie jest przyspawana, to też jest ważne. I zresztą to widać, fajnie kolorystycznie jest zrobione, że to widać, że to jest taki adapter. Jak takie coś dodatkowego, coś dodatkowego. Poza... I teraz tak, to jest jedna rzecz. Druga, podejrzewam, przyłącze hydrauliczno-elektryczne. Tak jest, dobrze mówisz. Tutaj w tym momencie mamy klasowskie. No widać, to jest tak zwane multizłącze. Tak jest, multizłącze klasowskie. I tutaj, tak jak mówiłem, w przypadku klasa
mamy możliwość wykorzystania napędu motowideł z kombajnu. Czyli jeżeli kombajn na przykład ma napęd adaptacyjny do prędkości jazdy, te motowidła także to wykorzystają. Okej. Okay. I trzecia rzecz, no to odpowiednio, że tak powiem, wejście tutaj wałka WOM do napędu całego. Oczywiście. Okej, okay, to są te trzy najważniejsze rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę i podczas zamawiania. Jeszcze jest kolejna rzecz podczas zamawiania, wyjście nie tylko, aczkolwiek wałek WOM, należy pamiętać, że każdy kombajn ma różną prędkość obrotową tego wałka WOM. Też właśnie. Czyli może zajrzyjmy teraz tutaj na przeniesienie napędu i w tym momencie, kiedy mamy przeniesienie napędu z wałka WOM, to tutaj mamy zębatkę. I rozumiem, ilość zębów nam się tutaj zmienia w zależności od tego, jaka prędkość obrotowa. Okay. To niby proste, ale wiadomo, na to trzeba zwracać uwagę. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o listwę tnącą, napędzana jest przekładnią. Mamy zabezpieczenie na sprzęgle, jeżeli chodzi o ślimak. Czyli tak naprawdę cała maszyna... No, trudno jest chwycić kamień, kosząc słonecznik. Ale jest zabezpieczony. Ale wiadomo, różnie to może być. Ja ci powiem, bardzo mnie ciekawi, jakby to wyglądało, bo tak jak wspominaliśmy, że słonecznik bardzo różnie się sieje i precyzyjnie się wynikami punktowymi, ale u naszego przyjaciela Leszka, słuchaj, mieliśmy okazję pielić słonecznik, no bo gdzieś tam nie zadziałały środki ochrony roślin, tak, duże chwasty porosły i tam, słuchaj, był słonecznik zasiany zwykłym siewnikiem zbożowym, po prostu co którąś rajkę. I to nie do końca było precyzyjnie i tak dalej. I ja się martwiłem, jak my to zbierzemy. No i mamy rozwiązanie. Natomiast tutaj po tej lekcji przeprowadzonej przez siebie wiem, że możemy to robić bezrzędowo, czyli w takim razie już ani ja nie muszę się martwić, ani Leszek nie musi się martwić, bo ten opielony, wyrośnięty, dorodny słonecznik będziemy mogli bez problemu, że tak powiem, sprzątnąć. Nie? Janku, bardzo ci dziękuję. Jedno pytanie. Czy to jest dostępne od ręki, czy to jest pod klienta maszyna? Czy ten model akurat jest pod klienta, ta dokładnie maszyna. Okay. Jeżeli chodzi o maszyny, no to obecnie, jeżeli chodzi o maszyny, trzeba myśleć wcześniej. Okay. Gdyż czas realizacji maszyn zawsze jest troszkę wydłużony obecnie u każdego producenta. Tak. Więc jeżeli... A zwłaszcza na takie rzeczy teraz, specjalistyczne. Tak, teraz mamy sezon słonecznika, więc jeżeli ktoś... komuś spodobała się ta maszyna i myśli o niej na przyszły sezon, bo wie, że będzie się słonecznik, to już powoli jest czas, żeby do nas się zadzwonić. Zadam jeszcze pytanie trochę kontrowersyjne. Czy do Bizona byśmy mogli taką przystawkę zamontować? Czy do Bizona? Tak naprawdę jedynym ograniczeniem, no bo słonecznik jest prosty w omocie, jedynym ograniczeniem, jakie ja widzę, to jest waga. W przypadku najmniejszej przystawki mamy tutaj 1900 kg. I to jest teraz pytanie, czy Bizon to podniesie, czy nie. Ale to mam nadzieję, że w komentarzach nam dadzą odpowiedź. Dokładnie tak. Janku, bardzo ci dziękuję za szereg fajnych informacji. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się.